Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień kolejny, trzeci już. A 2 grudnia. Słuchajcie, ja dzisiaj od 5:45 na nogach. Po prostu uwielbiam takie godziny. Jestem absolutnie fanką, bo można zrobić tyle rzeczy w trakcie dnia. Taką jestem fanką. Piątka na początku to jest dla mnie ewidentne przegięcie, ale dzięki temu, że Hania wstaje tak wcześniej, to stosunkowo szybko idzie spać. O 7:30 poszła znowu spać, więc ja mogę zabrać się w tym czasie za ćwiczenia. No jak już widać, jestem w stroju. Otworzyłam też część kalendarzy na Instastory, bo już się nie mogłam doczekać. No i zabieram się za ćwiczenia, poćwiczę i... I co zrobię? I otworzę z wami resztę kalendarzy, które mi na dzisiaj zostały. Także taki jest plan na teraz. No i tak jak zapowiadałam wczoraj, koniecznie dzisiaj już trzeba przystroić dom. Jeszcze zakupy są w planie, a tak więcej się zobaczy. Okej, dzisiaj na Instastory otworzyłam ten kalendarz z Nyxa, kalendarz z Klinik. Będę tak sobie je zmieniać, wiecie, myślę, że będzie ciekawy, bez żadnej reguły. Haribo, smak radości dla dzieci i dorosłych, ale to zjem dopiero później, jeszcze śniadania nie jadłam. No ale otworzę, zobaczę. Sour, czyli to znaczy po niemiecku kwaśny. Tak, taka jest moja znajomość niemieckiego. Może być kwaśne, ja zjem każdą. Dwójeczka w kalendarzu Rituals jest gdzie? Nawet by było zabawnie, jakby w jakimś kalendarzu nie było jakiejś liczby, nie? Dwójka. Jest Body Mist, czyli mgiełka do ciała, którą na pewno jeszcze ma ta rozłożona, którą na pewno wypróbuję, jak już się umyję, dobra? Albo pokażę wam, jak wyglądam. Przez chwilę posiedziałam, także trochę odtajałam. Nie będę się psikać, bo to nie będzie dobra mieszanka, ale... Ładnie to panie, ale ładnie, tak orientalnie. No, ja myślę, że ja będę zadowolona z tego kalendarza. Dobra, i ostatnie co, to drapiemy. Nie mam żadnych książków. Zdrapię czymś, co mam pod ręką, pensetą może, co? Może kosmetyczna drapaczka przyniesie mi szczęście. Jak to złapać? Dziś w ogóle mi się penseta zgubiła. Kartka. 100 zł warta. No 100 zł bym mogła już wygrać, byłaby okej. No ale to znowu nie dziś. Towarzystwa mi w łazience nie brakuje, jest Hania, która już idzie do wody i Szogun też jest. Wszystko się zgadza. Chodzę zaraz na strych. Wiele z was się zastanawia, dokąd prowadzą te tajemnicze schody. To są właśnie schody na strych, gdzie są między innymi choinkowe rzeczy. Ale najpierw wam się pochwalę, jaka jestem matka roku, słuchajcie. Nie wiem, jak to się stało, że to ogarnęłam, to znaczy wiem. Chciałam sprawdzić, jakie jeszcze zamówienia z Allegro mają mi poprzychodzić, bo ostatnio mnóstwo rzeczy pozamawiałam i dla siebie, i prezentów. I dziwnym trafem zobaczyłam, że zamówienie mikołajkowe Hani jest nieopłacone. I mówię, aha, to fest matka. Zamówiła, wsadziła do koszyka, kliknęła kup i nie zapłaciła. Świetnie. I teraz mi pokazała, że dopiero 6 grudnia mam przyjść. Także to się nie będzie liczyć. Na szczęście przyszły te na święta, więc najwyżej zrobimy podmiankę. A po prostu matka roku kupuje dziecku rzeczy i za nie nie płaci. No dobra, weszłam tutaj, nie wygląda tu zbyt optymistycznie. Jakieś ciuchy Hani powywalane, bo szukałam rzeczy na jej rozmiar. Jakieś sukienki letnie na jej rozmiar, no ale zniosę na dół. Może będzie na święta. Outfit, o, zobaczcie, nie wiem, czy to nie jest za małe. Dobra, zabieram to, jeszcze są tutaj rzeczy z Halloween, muszę sprzątnąć, bo tak wrzuciłam dziurawy zamek, który przedziurawił Szogun i choinka na przykład. Za mną kolejne rzeczy. I teraz jest pytanie numer 1. Czy my będziemy w ogóle mieć choinkę? Cały czas się zastanawiamy. Choinki na pewno jeszcze nie znoszę. Tylko teraz nie wiem, czy tam nie ma ozdób w tej choince. Nie wiem. Ale dylemat jest taki, że jest dziecko małe i jest Szogun. I czy choinka to jest dobry pomysł? Koniecznie dajcie mi znać, bo ja się waham, dlatego dzisiaj tylko ozdoby. Na razie się wstrzymuję od tej decyzji. No nie wiem, ale jak to święta bez choinki? Trzeba sobie odbić, może ustawimy ją jakoś w kąciku, ale dajcie znać, jak to u was wygląda. Jeszcze nie do końca mam pochowane wszystkie koła do pływania frisbee.
jakieś coś na drinka, buty. A tu widzę, o, proszę, jeszcze zapakowana, brand new, jak to się mówi. Tacka, jak to jest, blaszka i foremki. Jeszcze kiedyś robiłam zakupy na Dajarze i świeczki kupiłam już Hani na tort z Kubusiem Buchatkiem. Tak na pierwsze urodziny i kilka kolejnych będzie. O, tu jest coś świątecznego. Takie mam, tak mam czysto. Dobra, tu sobie złożę wszystko, co letnie. I jeszcze te urodziny przeniosę gdzieś indziej. Okej, okazuje się, że bez bombek chyba, bo bombki jednak są w choince. Mamy taki karton, całkiem spory, także dobrze, że nie kupowałam za dużo. Dwie rzeczy, tylko te, później Wam pokażę. Tam już odrzucałam sobie, mogę schodzić. Nie mogę powiedzieć, żeby korytarz to było moje ulubione miejsce w domu, ale powiem Wam, że lubię przearanżowywać ten kącik, on jest taki plastyczny. To albo są zawsze jakieś świeże kwiaty sezonowe, albo jakieś dynki, albo coś sezonowego. No i tutaj poustawiałam kilka ozdóbek póki co. Tak to się prezentuje. Z tej strony jeszcze takie buciki pozawieszałam. Jeszcze chcę tutaj na drzwiach jedno zawiesić i jedno na drzwiach wejściowych. Może jeszcze tutaj, o, mam taką ładną wycieraczkę. Nie wiem, czy będę ją wystawiać na dwór, czy nie. Tutaj to jest głupi pomysł, bo Hania na pewno ją zaraz ściągnie. No ale dobra, no, na chwilę można położyć. Zwłaszcza, że jest czysta, no chyba powinna być w drugą stronę. To teraz jeszcze ogarnę stół i zastanawiam się, może choinkę wstawimy właśnie tam w kąt. Tam są kwiaty i tam w sumie nikt nie zagląda, ani szczególnie ani Hania. No chyba, że ich będzie bardzo kusić. No nie wiem, dobra. Ogarniam stół. Najpierw trzeba posprzątać po śniadaniu. Trzeba kupić mandarynki oczywiście dzisiaj, bo inaczej nie ma świąt. I tu by mi się przydał jakiś taki, takie coś co w korytarzu, jakiś taki wicheć, że tak powiem. Jakoś tak przypustało. No ale może faktycznie jak tam stanie choinka, to będzie super. Zakupy, zakupy, nic specjalnego, spożywcze. No ale po weekendzie nie w domu, cicho, cicho. Po weekendzie nie w domu. Zakupy trzeba zrobić. O, a ja mam jeszcze dla Was do przetestowania tę paletę. Nową z Essence, 26,99. Może się za niedługo za nią zabiorę. A w marketach pod względem muzycznym, no i też zestawy prezentowe wszędzie, ale muzycznie już są święta. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz! Hania, pokaż jak się cieszysz! Jak się cieszysz! Udało nam się zebrać całą kasiorę! Super! Super! Tak się tak się obie cieszymy. Ściszę radio. Kaka jest szczęśliwa. Ja tak samo, słuchajcie. Tak? Słuchajcie, no po prostu mega jesteście. Najlepsi, najlepsi są nasi widzowie, nie? Najlepsi są, tak? Tania? Czy oddałaś Szogunowi swój kawałek chlebka? Tak? Bo on coś żuł, a ty nie masz swojego chlebka. Tak było? Dlaczego się dzielicie jedzeniem? Jakby wszystkim się dzielicie, ale nie musicie się dzielić jedzeniem. Słyszysz? Niunia. I wytrzyj w spodnie, mamie. Świetnie. Czyste rączki, idealnie. Dobrze, że jest wieczór. Dałaś mu chlebek? On nie może jeść chlebka. Kochasz go, tak? To idź go pocacaj ładnie, idź. Co on w ogóle jakiś taki cały brudny? Już go chyba cacała. No! Jak sobie tutaj tak zawsze szczerze rozmawiamy. O macierzyństwie też już sobie szczerze rozmawialiśmy nieraz. Są takie dni, kiedy masz wrażenie, że to, że twoje dziecko zasnęło, to jest najlepsze, co ci się mogło przytrafić. Masakra. Odkąd wysiadła z auta, to buczała. Najgorsze jest, nie? Takie dziecko buczące. Ona nie płacze, bo nic jej się nie dzieje. Przewracasz oczami i po prostu nie wiesz, co masz robić, ale doczekałam 8:00. Hania poszła spać, także idealnie. Oczywiście jutro wstanie, jutro będzie nowa miłość, nowa energia, nowa radość. Bo przecież macierzyństwo to jest taka piękna sprawa. Ale takie 2 godziny i nie wiesz, co jej zrobić, bo jej nic nie pasuje. I to już mówię, to już jest taki starszak, który sobie buczy, bo buczy, bo chce sobie pobuczeć. No, takie 2,5 godziny potrafią nieźle wykończyć.
A, jeszcze podsumowując, zbiórka zakończona. To znaczy rozdanie niezakończone, wpłacamy dalej. Nie wiem, jak to działa do końca, na tym się pomaga, ale mam nadzieję, że cała zebrana suma trafi do tych dzieciaczków, do tego domu dziecka. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś wie. No i po prostu kupią łóżka, może trochę lepsze, może wydadzą na jakąś pościel, może kupią jakieś zabawki, może kupią jakieś bilety do kina. No, mam nadzieję, że trafi do tych dzieciaczków, a na pewno im się przyda, na 100% im się przyda, bo jeżeli nie mają łóżek, no to umówmy się, mają niewiele. Także wpłacamy dalej, jeżeli macie ochotę, bo rozdanie nadal trwa oczywiście. Będę wybierać z tych osób, które dobiły do końca, no i oczywiście ze wszystkich, które wpłacą. O, dobra, ja jeszcze troszeczkę ogarnę tutaj. No i ćwiczenia mi praktycznie będzie się zostało i przygotować vloga. Ale dzisiaj chyba mam wrażenie, jakoś mi lepiej poszło, nie? O, może tylko wrażenie. Jeszcze słuchajcie, mieliśmy takie ozdoby świąteczne, dmuchane. Kupiliśmy je dawno temu, kilka lat temu w Dealsie. I mówię, mieliśmy, bo renifer już zdechł. Nie wiem, kto go załatwił. Czy po prostu starość go dopadła? Czy szogun gdzieś nie przyuważyłam? Ale jakby szogun, to by całe zeszło. Czy haka go przegryzła? No w każdym razie bałwan się ostał. Renifer wytrzymał. Ile wytrzymałeś, złociuteńki? Pół dnia? Szaleństwo. Okej, można na chwilę usiąść. Chciałoby się powiedzieć, wypić herbatkę z kalendarza, ale ja już dwie dzisiaj wypiłam. Są naprawdę bardzo dobre, bo miałam jeszcze jedną zaległą. Więc sobie po prostu usiądę na sekundę. No ładna dziewczynka na wspólnej. Nie oglądam tego, leci wyciszone. Sekundę usiądę i idę ćwiczyć. Pomyślałam sobie właśnie tak przed chwilą, że fajnie by było, jakbym wam pokazała może moją poranną... Nie, poranna była ostatnio w Get Ready With Me. Wieczorną pielęgnację, taką rutynę po tym, jak Hania idzie spać. Ale to w dzień, jak nie będę ćwiczyć. Bo jak jeszcze chcę ćwiczyć i zmontować vloga, to trochę dużo. I mam jeszcze nagrane takie dwa stacjonarne filmy na zapas. Jeden mam zachowany, mogę go puścić kiedy będę chciała, albo kiedy za nie mogę z vlogami. A drugi to jest film o zabawkach, takich od jeden, nie, od zera do roczku mniej więcej. No i jest tam sporo inspiracji dla mamusiek, ale też sporo inspiracji na prezenty. I teraz się zastanawiam, przed Mikołajami i Mikołajami, ile tych Mikołajów jest? Przed Mikołajkami to już chyba za wcześnie, nie? Za późno raczej. Zmęczona jestem, też chyba za późno. Może go puszczę w przyszłym tygodniu, co wy na to? Żeby było jeszcze tak, żeby ewentualnie kupić coś na święta. Ale film jest taki ponadczasowy, to nie ma być tylko świąteczna inspiracja, tylko tam można znaleźć inspirację. Dajcie mi znać, kiedy ewentualnie chcielibyście go zobaczyć. Może na początku przyszłego tygodnia. Zobaczymy, jak mi pójdzie nagrywanie vloga w weekend. A teraz posiedzę sobie chwilę w ciszy. Cudownie. No tak jak mówię, przebiorę się i pójdę ćwiczyć, także widzimy się jutro.